Dziękuję, panie marszałku. Panie posłanki, panowie posłowie, rzeczywiście jest to pierwsza dyskusja w tak istotnych zagadnieniach, gdzie z jednej strony mówimy o kodeksie spółek handlowych, o gospodarce i z drugiej strony o parytetach. Niemniej jednak pytanie, które tutaj zostało, powinno być postawione, powinno brzmieć, czy istnieje, czy już zostało w zasadzie wypowiedziane, czy istnieje problem niskiej reprezentatywności kobiet w radach nadzorczych, to nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Odpowiedź jest prosta. Niestety tak. Pozwolicie państwo, że przytoczę dane statystyczne odnoszące się do roku 2010. I tak w Norwegii kobiety stanowiły ponad 30% członków rad pełniących funkcje nadzorcze, a ponad 10% funkcje zarządcze. W Szwecji odpowiednio 25% i 15%. We Francji odpowiednio 15% i 5%. W Niemczech niespełna 15%, około 2%. W Hiszpanii około 10% i niewiele ponad 5%. A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ta dysproporcja odnosiła się w stosunku około 15% zarówno wśród dyrektorów niewykonawczych, jak i dyrektorów wykonawczych. Dane odnoszą się również do Wielkiej Brytanii, gdzie w skład osób nadzorujących kobiety stanowią niewiele ponad 10%, a w składzie osób zarządzających blisko 15%. W Rosji odpowiednio ponad 10% i ponad 5%. A tak więc problem ten występuje na całym świecie. Kwestia uregulowania prawem wewnętrznym została już zrealizowana w Norwegii, Hiszpanii i Francji. Dyskusja toczy się w Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Finlandii. Na tą chwilę wypowiedziały się parlamenty Czech, dwie izby parlamentu holenderskiego, parlament brytyjski, słowacki, duński w sprawie i uznały, że ten dokument za niezgodny z zasadą pomocniczości. Jeśli chodzi o pytanie, które padło z tej trybuny odnoszące się do naruszania konstytucji, w niektórych opiniach jest zaznaczony fakt rzeczywiście, że mogą one naruszać artykuł 20, 64 i 32 Konstytucji, ale to, co zostało wspomniane na samym wstępie, trzy opinie odnoszą się do niezgodności z zasadą pomocniczości, a jedna uznaje za zgodne z zasadą pomocniczości. Więc tutaj te zdania są podzielone. Ja wyraziłem swój pogląd w imieniu komisji i podtrzymuję to stanowisko. Mam nadzieję, że jutro Wysoka Izba w swoim głosowaniu się ustosunkuje. Ja bardzo dziękuję.